Dzień dobry, witam się z wami w piątek, piąteczek, piątunio, 22 maja i ruszamy z nowym vlogiem. Mam nadzieję, że dzisiaj żadnego pliku sobie nie usunę, przynajmniej się postaram, żeby wszystko było tak, jak być powinno, bo wiecie, że ostatnio zdarza mi się usuwać pliki i tracić przez to materiał. Chcę usunąć coś innego, a usuwam to, co powinno zostać. No i... Ale w sobotę, powiem wam, to już było przegięcie, bo jak wiecie, to był jedyny materiał, jaki miałam z tego dnia, no i musiałam zaczynać od nowa. Na szczęście się udało, tak więc teraz jak będę chciała coś usunąć, to na pewno 3 razy sprawdzę, zanim usunę, żeby więcej taka sytuacja się nie powtórzyła, no bo to nie był pierwszy raz. Jak zauważyliście, nie było ostatnio vlogów, nie nagrywałam, nie pojawił się vlog z niedzieli, ze środy, no i dzisiaj rano się nie pojawił z wczoraj vlog. Zaraz wam powiem co, jak, dlaczego, czemu nie nagrywałam. Wróciłam, słuchajcie, z pracy i nie miałam wam okazji wcześniej powiedzieć. Znaczy, ogólnie planowałam wam to już powiedzieć w niedzielę. No ale wyszło jak wyszło, o tym za chwilę. Skończyłam pracę i mam weekend, jak wiecie, ale do pracy wracam dopiero we wtorek, bo w poniedziałek, słuchajcie, jest bank holiday, więc mam wolne. Także można powiedzieć, że mam 4 dni wolnego, no bo w sumie dzisiaj, wiecie, skończyłam 12.30, więc jeszcze cały dzień jest wolny. Można sobie go jakoś zaplanować, a słuchajcie, tym bardziej jak teraz jest długo jasno, to już w ogóle super. Mówiłam wam o tym na początku maja, że pod koniec maja też będzie taki majowy weekend wolny, no to już właśnie, słuchajcie, teraz. Tak, tak ten czas szybko leci, że dopiero wam o tym mówiłam i był początek maja, a już jest właśnie ten weekend nadszedł i powoli zbliżamy się do końca miesiąca i za chwilę będzie, słuchajcie, czerwiec już. Naprawdę niewiarygodne, jak ten czas szybko leci. I a propos, słuchajcie, jak ten czas szybko leci, to w środę minęło nam 7 lat, jak jesteśmy z Jarkiem razem. 7 lat. Ja nie wiem, kiedy to zleciało, naprawdę. Tak szybko zleciało, że nie wiem, po prostu nie wiem. My już ogólnie nie obchodzimy tego dnia jakoś specjalnie, bo teraz wiadomo, obchodzimy rocznicę ślubu, no ale pamiętamy oczywiście zawsze, nie? Więc naprawdę nie wiem. Czas pędzi, po prostu pędzi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o vlogi, to chciałam wam powiedzieć, że tak, w niedzielę planowałam wam nagrywać. Zresztą praktycznie to każdego vloga planowałam wam nagrywać. W niedzielę, słuchajcie, wstałam normalnie, nagrałam, rozpoczęłam tego vloga. No i potem jakoś tak wyszło, że ten dzień tak zleciał i wieczorem się ocknęłam, że jest problem, bo nagrywam vloga, ale nie nagrywam. I w ogóle w niedzielę to, jak wiecie, miałam plany, żeby posprzątać sobie toaletkę, którą już zbieram się, żeby ją posprzątać od kilku tygodni, jak wiecie, i tą szafkę nocną i tak dalej, natomiast nie zrobiłam tego, stwierdziłam, że chcę mieć dzień wolny, że chcę sobie odpocząć i po prostu mieć jeden dzień chociaż na odpoczynek, taki typowy. Jedyne co tam zrobiłam, no to wiadomo, obiad, ale tak ogólnie nic, no i stwierdziłam potem, że już dobra, bez sensu nagrywać tego vloga i sobie też od tego odpocznę po prostu, dlatego też vlog się nie pojawił, a wiecie, że był w planach, bo mówiłam wam w sobotę, że widzimy się jutro, miałam nagrać wam test podkładu i w ogóle, no wyszło jak wyszło. Jeżeli chodzi o środę, słuchajcie, to zostałam dłużej w pracy, bo musiałam dokończyć no, pracę po prostu, którą zaczęłam. Chociaż w sumie nie musiałam, tylko po prostu chciałam, żeby już mieć to skończone i żeby nie dokończać w czwartek, tylko żeby po prostu już ruszyć znowu w czwartek. No i wiecie, przez to, że wyszłam później z pracy, niby nie dużo, no ale jednak później doszłam do domu. Zanim tutaj wszystko ogarnęłam, no to już był czas, że Jarek wracał i trzeba było szykować obiad. No i stwierdziłam, no też już bez sensu w ogóle zaczynać vloga nagrywać, bo potem jeszcze trzeba go zmontować, a wiadomo, na drugi dzień do pracy. A jeżeli, słuchajcie, chodzi o wczorajszy dzień, to od razu jak wróciłam z pracy, zaczęłam nagrywać. Potem też nagrywałam i miałam chyba z 2 pliki już. No i potem, słuchajcie, kolejny raz przyszłam do was i no niestety nie szło mi totalnie. Nie szło mi w ogóle. Straciłam sporo czasu na to i stwierdziłam, że to nie ma sensu po prostu i sobie daruję, bo i tak zanim go zmontuję i w ogóle to będzie znowu późno, a dzisiaj do pracy nie chciałam się kłaść późno spać i w ogóle. No i wyszło, że dlatego tych vlogów nie było, także was serdecznie przepraszam, ale już jestem, ruszamy z nowym vlogiem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pogodę, to powiem wam, że no tak jak myślałam, czyli znając moje szczęście, jak nagrywałam vlogi, jak miałam urlop, no to wiecie, że pogoda była, no nie było źle, nie było brzydko, nie padało, ale jakoś tak super upałów też nie było, jak były wcześniej. No i ja, znając moje szczęście, wiedziałam, że jak wrócę do pracy, to zaczną się upały. No i tak otóż było. Od poniedziałku, słuchajcie, temperatura była ponad 20 stopni, wczoraj było 27, w środę w radiu mówili, że jest 28 stopni, także naprawdę było gorąco. Natomiast dzisiaj już też jest słońce,
Rano trochę popadało, powiem Wam, ale nie za dużo. Też jest słońce, słuchajcie, ale wieje bardzo silny wiatr i jutro podobno ma być tak samo. No. Także moje szczęście, nie? Ja zaczynam weekend. No, ta pogoda nie jest taka super fajna. Ale w sumie ten wiatr nie jest jakiś chłodny, powiem Wam. Dlatego też zaczynam właśnie w domu, a nie na ogrodzie, bo nie wiem, czy na ogrodzie cokolwiek będzie słyszeć. Będziecie słyszeć, jak będę do Was mówić, ale pójdziemy, zobaczymy. Bo w ogóle chcę sprawdzić, ile jest stopni, bo jestem ciekawa. Bo jest ciepło, nie powiem, że nie. No, jeżeli chodzi o mój właśnie ten weekend długi, to stwierdziłam, że nic nie robię, słuchajcie, nic. Odpoczynek, odpoczynek, jeszcze raz odpoczynek. Jedyne co, no to tą toaletkę posprzątam już na pewno i tą szafkę nocną, no i oczywiście vlogi dla Was. Ale poza tym nic. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, tego się będę trzymać. Bo wiecie, no też chcę sobie trochę odpocząć, tym bardziej, że urlop miałam trochę zajęty. Oczywiście z własnej winy, można powiedzieć. Tak jak mówiłam, nie jest zimno, słuchajcie, jest 18 stopni w cieniu. Cały czas świeci słońce, no i wieje wiatr, chociaż on nie jest zimny, więc ja bym w sumie mogła tą bluzę ściągnąć i być w krótkim rękawku, więc nie jest źle. Chociaż podejrzewam, że jak tutaj będę nagrywać, to nie będziecie tak bardzo słyszeć, tylko będziecie słyszeć wiatr, dlatego postaram się mówić głośniej, bo chciałam Wam, słuchajcie, powiedzieć, że mamy w końcu nowy płot. Tak, wspominałam Wam w zeszłym tygodniu, że w środę ma być nowy płot, się zdecydowali, że oni kupią. Chociaż tak jak mówię, bo powiedzieli, że ostatnio kupował właściciel naszego mieszkania, więc teraz kupią oni. Ale ja podejrzewam, że chodziło po prostu o to, że chcą mieć w końcu prywatność, tak? No i już jakiś czas temu sąsiad właśnie się pytał, czy jak kupi, to Jarek pomoże mu wsadzić. No i Jarek, że tak oczywiście, no ale potem była cisza, długi czas cisza i w zeszłym tygodniu Wam wspomniałam, że właśnie sąsiad powiedział, że w środę będzie płot. No i słuchajcie, w środę Jarek pracował, więc powiedział mu, że dobra, ale pomoże mu dopiero wieczorem, jak wróci z pracy. No i ja w środę wracając z pracy zastanawiałam się, czy sąsiad jednak wsadził ten płot sam, czy czeka na Jarka. Słuchajcie, wracam do domu, patrzę, a tam już jest wsadzony i pamiętacie, że brakowało dwóch przęseł, bo się złamały, a jest wymienione 5. Zaraz Wam oczywiście pokażę, mam nadzieję, że to w ogóle słychać, co ja mówię. Zaraz Wam pokażę, słuchajcie, sąsiad wymienił też te przęsła, które w zeszłym roku kupił nam właściciel i one obecnie, słuchajcie, jak widzicie, stoją tutaj, te właśnie z tą kratką. No nie, no jaka masakra, jak Wam wieje. Więc on też te wymienił, chociaż one są jeszcze w dobrym stanie, dlatego tu je postawiliśmy, bo jeszcze awaryjnie mogą się przydać. I ogólnie myślę, że im się też te płoty za bardzo nie podobały. Poza tym wiecie, no ten płot jest dosyć niski, no i kratka jest, więc tutaj wszystko widać, tak? Więc ja myślę, że jemu chodziło właśnie o tą prywatność, dlatego się zdecydowała kupić. Ale nie sądziłam, że wymieni aż 5 przęseł, bo 2 te były, to brakowało, no i wiadomo, no. Jeszcze jedno było już takie, które nadawało się do wymiany, zresztą ja bym cały płot wymieniła, no ale dobra. Tak więc pokażę Wam, jak ten płot się prezentuje. Ta-da! Nówki sztuki, słuchajcie. Tutaj sąsiad właśnie wsadził od początku te nowe, a tam w tyle są 4 stare i jeszcze jedno takie na końcu wąskie, co Jarek sam z desek zrobił, właśnie ze starych płotów, bo tam była taka siatka zwykła, więc też tam taki płot zrobił. I ogólnie tam właśnie brakowało tych przęseł, jeżeli pamiętacie, a sąsiad właśnie tak to wsadził. Także nówka sztuka, jest jeszcze taki zapach, słuchajcie, nowy, który bardzo lubię. Pokazuję Wam płot, jakby to było coś ciekawego. Tak jak mówiłam, uwielbiam zapach takiego nowego płotu, zresztą tak samo mam z nowymi meblami, też uwielbiam zapach, jak są nowe meble. I zapach skoszonej trawy. Uwielbiam. Taka jestem dziwna po prostu. I słuchajcie, jak widzieliście, kolory są inne, no bo ten płot jest nowy i jest taki jakby surowy. No a tamte są pomalowane, żeby je zabezpieczyć i tak dalej. I te właśnie dzisiaj też będziemy malować. Taki jest plan na dzisiaj. Jarek przyjechał, kupił farbę i dzisiaj będziemy malować. Także cieszę się, że nie pada. Jak widzicie, zrobiło się już ciemno. Tak, bo my troszkę nie było. Zaraz Wam powiem, co robiłam. I powiem Wam w sumie, że już dawno nie nagrywałam vloga o tej porze. No ale dzisiaj tak wyszło, taka sytuacja. Słuchajcie, skończyliśmy malować płot i żeby nie było, nie teraz, już parę godzin temu. I zajęło nam to w sumie ponad 2 godziny, także sporo, ale jest pomalowana i wygląda naprawdę ładnie. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o pogodę, to tak jak Wam mówiłam, było ciepło, 18 stopni w cieniu. Był wiatr, ale on nie był lodowaty. I w słońcu rzeczywiście było bardzo ciepło, czuć było, że to słońce grzeje. Nawet Jarek, słuchajcie, się trochę opalił. Ja to raczej nie zauważyłam, ale Jarek się trochę opalił. Natomiast słuchajcie, potem było tak, że słońce zaszło i przez dłuższy czas tego słońca nie było. I już jak ten wiaterek wiał, to już tak chłodno było. Natomiast ja byłam cały czas w krótkim rękawku, więc nie było aż tak źle. Potem słuchajcie, jeszcze powiesiłam pranie. I zaraz właśnie muszę je poskładać.
i pochować. No i potem przyszliśmy do domu, zjedliśmy obiad i słuchajcie, po obiedzie mnie takie zmęczenie ogarnęło, że stwierdziłam, że się na chwilę położę. Słuchajcie, na chwilę to miało być, tylko żeby tak się, wiecie, zregenerować. Ale słuchajcie, że było mi tak chłodno trochę, to się przykryłam kocem. No i koniec, zasnęłam. No i miałam poleżeć chwilę, a ponad 2 godziny spałam, tak więc tak. Dopiero przed chwilą wstałam i sobie tak myślę, o matko vlog. Także tak, dlatego jestem taka I spóźniona. słuchajcie, wiecie, że robiłam paznokcie tydzień temu, nie? Pamiętacie? I wiecie, że dopiero dzisiaj dodałam zdjęcie na Instagram. No. Zazwyczaj dodaję od razu, jak zrobię, albo na drugi dzień, a teraz tydzień minął, a ja dopiero dodaję paznokcie, nie? I za tydzień, słuchajcie, będę robiła kolejne i na przykład dodam zdjęcie od razu po zrobieniu paznokci i ktoś, kto nie ogląda moich filmów, pomyśli sobie, że co tydzień robię paznokcie. No. A nie wiem, jakoś tak wyszło, że... No, nie było czasu, żeby dodać. I powiem wam a propos Instagramu, że muszę się za niego znowu wziąć. Bo zauważyłam, słuchajcie, że mam takie etapy. Nie wiem, czy wy też to zauważyliście. Że na przykład udzielam się na tym Instagramie, wiecie, dodaję zdjęcia, Insta Stories i tak dalej. Natomiast potem przychodzi taki moment, że już się nie udzielam i praktycznie są same paznokcie. Kilka zdjęć pod rząd to są właśnie paznokcie, a tak jak wiecie, paznokcie robię w odstępie 2 tygodni, więc to już parę tygodni minęło. No i właśnie w tym momencie jest to samo. Ostatnie zdjęcie, jakie wstawiłam, to było z Londynu, jak byliśmy w lutym. A mamy, słuchajcie, maj, koniec maja prawie. No i cały czas od tamtej pory były paznokcie, także stwierdziłam, że czas najwyższy znowu się za to wziąć i wiecie, i jakoś się na tym Instagramie udzielać. I słuchajcie, chciałam wam powiedzieć już właściwie w zeszłym tygodniu, ale jakoś tak się nie złożyło. Pamiętacie, że mieliśmy lecieć do Polski na nasz urlop i odwołali nam loty? No, to słuchajcie, jest dalszy ciąg tej historii, ale dla przypomnienia przypomnę w ogóle, o co chodzi, bo może niektórzy są nowi, niektórzy zapomnieli, albo niektórzy nie widzieli tych vlogów. Więc słuchajcie, mieliśmy lecieć do Polski na ten urlop, który właśnie mieliśmy w zeszłym tygodniu i odwołali nam, no wiadomo, odwołali nam lot. Pierwszy lot, który odwołali, to był ten z Polski tutaj, a drugi lot był ten stąd do Polski. Dlaczego tak, słuchajcie? Ja już wam wspominałam, że my zazwyczaj kupujemy, jak kupujemy bilety, to naraz w obydwie strony. Natomiast czasami się zdarza, że kupimy raz w jedną, raz w drugą. No i teraz się tak właśnie zdarzyło, ale tak naprawdę to był odstęp 15 minut, bo tak wyszło. No taka sytuacja, nieważne, już nie będę się na ten temat rozgadywać. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o zwrot pieniędzy, no bo wiadomo, oni odwołali, więc możemy się starać o zwrot pieniędzy, to były dwie opcje. Pierwsza jest taka, że dostajemy po prostu zwrot 100% na konto, albo możemy zrobić ten zwrot na konto Wizzair, możemy wydać te pieniądze przez 2 lata i dostaniemy rekompensatę w wysokości 20%, no nie? No i ja oczywiście nie chciałam tych pieniędzy na tym koncie Wizzair, tylko chciałam po prostu na konto, wiecie, moje bankowe. No i tak jak już wam wspominałam wcześniej, najpierw był ten lot jeden, więc ja to zrobiłam. Tylko się okazało, słuchajcie, że nie mogę tego zrobić od razu na konto bankowe, tylko mogę zrobić najpierw na to konto Wizzair. Dopiero jak oni mi tam wpłacą, to dopiero będę mogła to zrobić na konto bankowe. No i dobra. Wysłali mi maila, w którym był link, gdzie mogłam właśnie to zrobić i mówiłam wam, że próbowałam, ale niestety wyskakuje błąd i nie mogę tych pieniędzy przelać na konto bankowe. No i potem odwołali nam drugi lot. No i stwierdziłam, że poczekam jeszcze. Zrobię to z tym drugim lotem i wtedy jak wyślą mi ten link, to może tam będzie cała kwota i się uda to zrobić. I w ogóle słuchajcie, sporo z was pisało mi w komentarzach, że sporo ludzi ma takie same problemy jak ja i nie może tego zrobić. No i słuchajcie, dalszy ciąg historii jest taki, że na ten drugi lot jak nam odwołali, to ja zrobiłam dokładnie to samo. No i też dostałam maila, tylko słuchajcie, tym razem, bo ja zazwyczaj ogólnie używam albo tablet, albo telefon w domu. Laptopa używam rzadko, zazwyczaj tylko właśnie jak montuję dla was vlogi, czy tam filmy, albo jak już wiem, że mam coś takiego, wiecie, większego do zrobienia i po prostu na kompie będzie mi lepiej. A tak to używam tablet i telefon. No i jak wchodziłam w te linki na tablecie albo na telefonie, no to wyskakiwał mi błąd i nie dało rady nic zrobić. I słuchajcie, akurat było tak, że to była środa w zeszłym tygodniu, tak, w zeszłym tygodniu środa. I akurat miałam komputer włączony i zrobiłam to na komputerze i się, słuchajcie, udało.
Na tablecie nie dawał rady, na telefonie nie dawał rady, a na komputerze dał radę. Przelałam wszystko na konto bankowe z tych dwóch lotów te pieniądze. Oczywiście nie dostanę tych 20%, tylko 100%, ale mi na tych 20% nie zależy. No i teraz czekam, słuchajcie, żeby ta kasa wpłynęła, bo tam ogólnie było napisane, że to może potrwać nawet 30 dni. Także zobaczymy, będę Was informować, czy rzeczywiście ta kasa wpłynęła, ale jestem dobrej myśli, że wpłynie. Najważniejsze, że się udało przelać ją na konto bankowe. Także nie muszę się z nimi kontaktować, bo już wiecie, bym się kontaktowała z nimi, nie? Ale tak jak czytałam na internecie, to też sporo ludzi ma właśnie problem, żeby odzyskać pieniądze. No i też wy mi pisaliście. No, ale na szczęście się udało. Znaczy, zobaczymy, zobaczymy, bo tak jak mówię, jeszcze pieniądze nie dotarły. Słuchajcie, ja wiem, że w zeszłym tygodniu miał być haul zakupowy, miał być test podkładu i nic nie było. Wiem, że na to czekacie. W sumie planowałam dzisiaj Wam nagrać haul zakupowy. Ale powiem Wam szczerze, że przez to, że kilka dni nie nagrywałam, to dzisiaj tak się do Was rozgadałam, że już mam za dużo materiału i gdybym jeszcze do tego dołożyła haul zakupowy, no to by było bardzo za dużo, ale nie martwcie się, w tym tygodniu wszystko się pojawi. Myślę, że jutro pokażę Wam haul zakupowy, a w niedzielę test podkładu, albo na odwrót, zobaczymy, ale na pewno w tym tygodniu już zobaczycie. I tak sobie, słuchajcie, pomyślałam, że skoro ostatnio nie było vlogów, a z trzech, to może w poniedziałek bym Wam nagrała taki dodatkowy vlog, bo jak wiecie, poniedziałek mam wolny. Jarek z kolei będzie w pracy, więc będę cały dzień sama. Nie zamierzam nic robić, jak już Wam mówiłam, tylko odpoczywać, więc taki vlog bym mogła w sumie nagrać. Co Wy na to? Zastanowię się jeszcze, ale myślę, że to nie jest zły pomysł, także jeszcze na pewno dam Wam znać. I widzę, słuchajcie, w podglądzie, że się strasznie świecę. Ale powiem Wam, że często tak jest, że jak nagrywam i widzę w podglądzie, że się świecę, to potem montuję i się okazuje, że wcale tak źle nie jest. Ale już czas najwyższy zmyć ten makijaż, bo już go mam za długo. Także kochani, to by było na tyle w dzisiejszym dniu. Dzięki bardzo, że byliście. Ja lecę pod prysznic, zmyć w końcu makijaż, zmontuję dla Was film i obejrzymy sobie jakiś film z Jarkiem. Dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie. Wrócę tam i będę dalej się udzielać. Trzymajcie się ciepło, a my widzimy się już jutro. Pa, pa!